Polecenie Utwórz zaokrąglenie między powierzchniami zapewnia płynne przejście między dwiema sąsiednimi powierzchniami NURBS. W zależności od wybranych ustawień możesz rozszerzyć oryginalne powierzchnie lub po prostu dodać dodatkową. To polecenie jest przydatne, np. do pracy z kształtami organicznymi. Polecenie Utwórz zaokrąglenie między powierzchniami znajduje się w menu Modelowanie u góry ekranu w dziale Operacje 3D. W systemie Windows można uzyskać do niego dostęp również za pomocą Ctrl-Alt-Y lub Command-Option-Y na klawiaturach Mac. W dalszej części tego filmu będziemy korzystać z trybu renderowania OpenGL z włączoną funkcją Wyświetl krawędzi, aby lepiej zilustrować ustawienia i rezultat operacji. Aby rozpocząć wybierz dwie powierzchnie NURBS. Przejdź do palety info i zaznacz opcję Pokaż normalną. Na rysunku zobaczysz teraz czerwone strzałki wychodzące z powierzchni. Upewnij się, że te strzałki wskazują stronę, na którą zostanie utworzone zaokrąglenie. Jeśli kierunki muszą zostać zmienione, na palecie info znajduje się polecenie Odwróć normalną. Po wybraniu powierzchni NERBS, przejdź do menu Modelowanie Operacje 3D. I wybierz polecenie utwórz zaokrąglenie między powierzchniami. Otworzy się okno dialogowe z ustawieniami. Można tutaj wybrać promień zaokrąglenia, typ przycięcia, typ zaokrąglenia sfazowania oraz opcję przytnij powierzchnię NERPS. Promień zaokrąglenia określa promień dodatkowej powierzchni. W tym przykładzie promień wzrasta od lewej strony dla każdego kolejnego przypadku. Ustawienia typ przycięcia. Określają w jaki sposób dodana powierzchnia będzie połączona, jeśli będzie potrzebna zmiana rozmiaru pomiędzy płaszczyznami. Styczność do krawędzi tworzy powierzchnię, która płynnie łączy dwa rozmiary. Minimum tworzy powierzchnię, która wypełnia cały obszar i jest przedłużeniem mniejszego obiektu. Maksimum tworzy powierzchnię, która wypełnia cały obszar i łączy się z większym obiektem. Brak tworzy nową niepołączoną powierzchnię większą od obiektów wyjściowych, dzięki czemu można ją przyciąć do określonego rozmiaru w późniejszym czasie. Następna opcja, typ zaokrąglenia sfazowania, określa kształt do danej powierzchni. Kołowy tworzy zaokrągloną powierzchnię o łukowym przekroju. Liniowy tworzy powierzchnię o liniowym przekroju. W przypadku dwóch ostatnich typów istnieje różnica tylko wtedy, gdy powierzchnie łączone są wyrównane jedna pod drugą, lub jeśli następuje zmiana kształtu. Styczna tworzy zaokrąglenie styczne, krzywizna tworzy zaokrąglenie krzywizną. Ostatnim ustawieniem w oknie dialogowym jest pole wyboru do przycinania powierzchni. Jeśli to pole jest zaznaczone, oryginalne powierzchnie zostaną przycięte w miejscu, w którym łączą się z nową powierzchnią. Jeśli opcja ta jest odznaczona, Oryginalne powierzchnie pozostaną nienaruszone. Położenie nowej zaokrąglonej powierzchni zależy od tego, gdzie zorientowane były kierunki pierwotnych powierzchni NURBS. Polecenie Utwórz zaokrąglenie między powierzchniami ułatwia dodawanie powierzchni między dwiema powierzchniami NURBS. Dzięki różnym opcjom oferowanym przez to polecenie możesz tworzyć dowolny typ zaokrąglenia między nimi.